Witam w tym wiosennym 2023 roku. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, biegania i uprawiania sportu bez żadnych kontuzji, chorób i życzę również tego, aby udało Wam się zrealizować te wszystkie cele sportowe, które i zarówno niesportowe, które macie zaplanowane na ten rok. Ja jestem na spacerze. Zrobiłem sobie tutaj przerwę, żeby przycupnąć na takim placu zabaw. Chciałem z Wami porozmawiać na temat tego, jak wracać do pełnego treningu, kiedy jesteśmy chorzy. Teraz jest sezon chorobowy w pełni. W modzie są zapalenia skrzeli, zapalenie krtani, grypa jelitowa, anginy, wiele innych podobnych chorób górnych lub dolnych dróg oddechowych. Jak do tego podejść mądrze, tak, żeby Twój organizm nie dostał szoku. Teraz tak, jeśli już się czujemy dobrze i nie mamy jakichś większych dolegliwości, że budzi nas kaszel taki, że nie możemy oddychać w nocy, albo gardło nas boli tak, że nie możemy się napić herbaty, te objawy ustąpiły, to nie znaczy, że nasz organizm już jest w pełni zdrowy i jest gotowy na podjęcie takiego planu treningowego, jaki realizowaliśmy przed chorobą. Nawet powiem więcej, to nie znaczy, skoro nie ma objawów, to nie znaczy, że już jesteśmy całkowicie zdrowi. On jeszcze potrzebuje trochę czasu, po prostu nie ma objawów, natomiast choroba jeszcze, jak to moja mama zawsze mówiła, jeszcze gdzieś tam w nas siedzi. Więc jak się za to zabrać? Jeśli dojdziemy do wniosku, że już nie ma problemów zdrowotnych, już nic nas nie boli, dobrze się czujemy, nie łamie w kościach, głowa jest ok, to nie idziemy jeszcze biegać, tylko ubieramy się ciepło, idziemy sobie na spacer 15-20 minut i ok, na ten dzień wystarczy. Na tym spacerze obserwujemy, jak nasz organizm na to reaguje. Jeśli jest git, to tyle. Przychodzi następny dzień, idziemy na dłuższy spacer, tak żeby ten organizm nie dostał szoku. Czyli jak zrobiliśmy 2-3 km pierwszego dnia, zróbmy sobie drugiego 5. Na razie jeszcze nic nie biegamy, tylko sobie spacerujemy, obserwujemy nasz organizm. Jak tylko by się pojawiał jakiś negatywny symptom w postaci wrócenia któregoś z objawów, nawet ten spacer trzeba uciąć. Jest to bardzo ważny okres do tego, żeby wrócić i żeby ta nasza choroba nie nawróciła przede wszystkim do nas, bo to wtedy wiąże się ze stratą większej ilości czasu, więc ja wolę, jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby troszkę dłużej sobie dać czas na powrót, ale już wrócić na dobre, niż co chwilę być chorym, zdrowym i zamiast 2 miesiące przygotowań, to mamy tak naprawdę 2 tygodnie się robi, bo co chwilę coś było. Więc idziemy sobie raz, drugi pospacerować i ogólnie dajmy sobie tydzień takiego wprowadzenia, gdzie będziemy, bazą naszą będzie spacer i ewentualnie już po kilku dniach takiego spaceru, jak będziemy się czuć dobrze i te spacery będą coraz dłuższe, to na przykład idziemy na spacer na, nie wiem, 45 minut, godzinę, zróbmy sobie tam kilka wstawek po minutę, po dwie, jakiegoś delikatnego truchtu i cały czas obserwujmy organizm. Cały czas obserwujmy. Ja wiem, że jest pogoń za życiówką i też chcę się poprawić w tym sezonie na 5 km. Taki mam cel na wiosnę. Natomiast zobaczcie, ja też, mimo że już się czuję dobrze, dalej biorę antybiotyk i przyszedłem sobie tylko pospacerować i tak naprawdę spaceruję w takim tempie, jak tutaj okoliczne babcie i dziadki, którzy chodzą na okijkach. I to nie jest żaden wstyd. To jest tylko trening i ja tu się nie będę z nikim ścigał, bo nie mam takiego celu. Moim celem jest zrobienie życiówki na piątkę, ale ta życiówka jest w marcu na przykład, tak ma być. Więc nie muszę teraz wszystkich tutaj wyprzedzać. Ok, także chciałbym, żebyście, podsumowując to wideo, żebyście zapamiętali jedno, żeby się nie spieszyć, dać organizmowi czas, powoli wdrażać go na coraz wyższy poziom, zwiększać objętość treningu, czyli robić więcej kilometrów, ten czas treningu, żeby był dłuższy i powoli zwiększać intensywność.
Zobaczcie, na 5 km powinienem robić interwały. Nie robię tego. Może w przyszłym tygodniu, może za półtora, zobaczymy, będę obserwował organizm. Także nie spieszcie się. Jeszcze raz życzę dużo zdrowia i mądrego, zaplanowanego treningu. Trzymajcie się.